Witam wszystkich serdecznie na prezentacjach i na relacjach Autoimport Nieporę. Dzisiaj słoneczny dzień i nagrywamy prawdziwą petardę. Audi RS4 w wersji B8. Słuchajcie, ostatnie chyba Audi RS z wolnossącym silnikiem pod tym. W tym samochodzie, słuchajcie, mamy silnik 4.2 V8 FSI o mocy 450 koni, nie wspomagany żadnymi turbosprężarkami i kompresorami. Jest to wolnossąca jednostka. No i kultowy samochód, który naprawdę myślę, że za parę ładnych lat będzie bardzo drogim klasykiem, szczególnie w takim stanie jak to auto, które Wam zaprezentuję. Samochód w 100% oryginalny, nie jest to samochód przerabiany, tak to nazwijmy, czyli nie jest to samochód stuningowany. Tak jak wyszedł z fabryki, tak jest. 450 koni, poniżej 5 sekund do setki i 250 km na godzinę prędkość maksymalna. Oczywiście stały napęd 4x4, no i kultowa wersja RS4. No to jest samochód nie dla każdego na pewno, słuchajcie, dla pasjonata i samochód, który naprawdę robi mega, mega robotę. Tak się właśnie prezentuje RS4, słuchajcie, 450 koni z wolnossącego silnika 4.2 na bezpośrednim wtrysku FSI V8. No to jak gada, to zaraz sobie usłyszycie, bo oczywiście jest nagrany dźwięk tego samochodu. Mamy cold start i mamy też nagrane, jak ten samochód naprawdę się odzywa. Auto z dobrą historią, jest to specyfikacja oryginalna, auto nie przerabiane pod żadnym kątem, czyli nie jest tu przerabiony wydech, nie jest przerabione, nie wiem, mocowo. Tak jak wyjechał z salonu, z polskiego salonu, tak ten samochód jest teraz sprzedawany. 13 rok, bardzo niski przebieg, bo poniżej 130 tysięcy km tutaj mamy. Auto serwisowane na bieżąco od początku do końca Vaso Audi. Jest na to kompletna dokumentacja. Samochód według sprzedającego jest bezwypadkowy. Zrobimy pomiar lakieru. Wszystkie szczeliny w tym samochodzie, słuchajcie, są naprawdę w stanie idealnym, czyli nie jest to auto po tak zwanym dzwonie, których niestety jest sporo, szczególnie sprowadzanych z za wielkiej wody, tak to nazwijmy. To jest auto krajowe i z ciekawą historią, bo pochodzi, słuchajcie, od bardzo znanego człowieka. Generalnie auto było zarejestrowane od nowości na spółkę TVN SA. Jest na to oczywiście dowód, bo jest karta pojazdu do tego samochodu. To Wam pokażę na koniec filmu. Auto w przepięknym kolorze. Na szczęście dzisiaj wyszło troszeczkę słońce, także mogę Wam ten kolor zaprezentować. No moim zdaniem petarda, jeżeli chodzi o kolor. Taki odpowiednik, wiecie, laser blue Volvo, który tutaj stoi. No ale dla RS4 ten kolor naprawdę jest przekozacki. Czym się charakteryzuje RS4 z zewnątrz? No przede wszystkim przeogromnymi, słuchajcie, wydechami. Oczywiście tam mamy dwururkę, a tutaj piękne takie, wiecie, zaokrąglenia, dyfuzorek, no i poszerzenia. Zwróćcie uwagę, jak ten samochód jest poszerzony do serii. Błotnik przedni, błotnik tylny, przetłoczenie drzwi. Tylko chyba drzwi przednie są takie same jak w serii, reszta wszystko jest inne. No i maska na pewno też jest inna. Poszerzenie ogromne. Auto stoi na bardzo ładnie zachowanych felgach. Felgi podstawowe, 19-calowe. Zobaczcie, jakie mamy tutaj wentylowane tarcze. To są tarcze wyczynowe. One są tutaj powcinane. Podobno te tarcze zupełnie inaczej oddają temperaturę. Mega duży zacisk RS, nie wiem ilu tłoczkowy, pewnie 6-tłoczkowy. No i z tyłu to samo. Taka sama tarcza, zobaczcie. No i to jest wszystko w stanie bardzo, bardzo dobrym. To, co ja mam zastrzeżenia, słuchajcie, to mam zastrzeżenia do opon. No opony są ze względu na wiek do wywalenia w tym samochodzie. Także to jest jedna rzecz, którą no, pasowałoby generalnie zmienić. Myślę, że jest to dobre podejście, żeby tych opon teraz nie zmieniać, bo jak ktoś kupuje taki samochód, może mieć różne upodobania co do właśnie ogumienia, tak to nazwijmy. Niektórzy, wiecie, są zwolennikami takiej opony, inni takiej. Jakbyśmy tu założyli przykładowo to, co jest teraz, czyli Michelin, ktoś by powiedział, nie, to jest opona słaba, ja bym wolał taką. Także niech to nowy właściciel sobie pozostawiamy, że tak powiem, do decyzji nowego właściciela. Oczywiście te opony można zrobić i wymienić w cenie tego samochodu. Przejdziemy, pokażę Wam uszkodzenia tego samochodu, co jak na 13 rok, powiem Wam szczerze, jest ich bardzo mało. Zwróćcie uwagę na szczeliny w tym samochodzie. Przedni błotnik, drzwi. Wszystko dokładnie Wam pokazuję. No nie ma tutaj nic, nie odbiega od normy na pewno, jeżeli chodzi o rozmiar tych szczelin. Tylna klapa. Powolutku przechodzę i pokazuję, żebyście to wszystko sobie zobaczyli. Też pojedziemy autem na stację kontroli pojazdów i pokażę Wam ten samochód od spodu dokładnie. Nic tutaj nie odstaje, żadna listwa, żadny reling. Wszystko jest tak jak w stanie fabrycznym. Przednia maska również, zobaczcie. Zderzak, który też jest tutaj
takim newralgicznym punktem, bym powiedział. W tym modelu często widać, że coś tutaj nam się nie zgrywa. Tutaj wszystko się bardzo ładnie zgrywa. Są odpryski na masce i są porobione takie, no niezbyt ładne zaprawki, bym to tak nazwał. Tych odprysków jest może 10 łącznie. Lampy kilkanaście odprysków mają, można by było je delikatnie przepolerować. Zderzak nie ma tragedii. Grill oryginalny, mógłby być Black Piano, ale tak oryginalnie wychodził. Także większych tutaj uszkodzeń ja nie widzę, które mógłbym Wam pokazywać. Felgi sobie jeszcze przejdziemy. Delikatnie porysowane ranty mamy na tej feldze. Felga prawa, prawy przód. No ale słuchajcie, to jest na ten rocznik auta, to jest żadne uszkodzenie. Tutaj widziałem bardziej, tutaj jest uszkodzenie i tutaj delikatnie przerysowane. Myślę, że to też można miejscowo naprawić u jakiegoś detailera, wypełnić czymś, tak samo tutaj. Także no delikatne jakieś uszkodzenia są. Z tyłu zderzak, nie ma żadnych uszkodzeń. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do pomiaru powłoki grubości lakierniczej. I tutaj powłoka grubości lakierniczej jest równa. Nie zwracajcie uwagi na grubość, tylko zwracajcie na to, że wszędzie nie odbiega od siebie, czyli na każdym elemencie jest podobna grubość powłoki lakierniczej. Start powłoki grubości lakierniczej, maska 140, 150 oryginalny lakier. I lecimy prawą, znaczy lewą stronę. Podwójny lakier na błotniku, 200 mikronów. Jeżeli chodzi o drzwi, podwójny lakier 180 mikronów, czyli praktycznie tyle samo co na błotniku. Drzwi, lewy tył, oryginalny lakier i tutaj podwójny nam pokazuje, czyli ta grubość dalej jest między 160 a 180. I zaznaczam, nie widać tutaj kompletnie informacji, znaczy nie widać w ogóle na tych elementach, żeby one były lakierowane powtórnie. Także auto, śmiem twierdzić, mogło tak wyjechać z fabryki. 180. Wszędzie jest na razie tyle samo. Na masce mieliśmy mniej, tutaj mamy 140. Na klapie na masę też było 140. Ja każde auto mierzę, także to musi być pokazane. Klient, który auto u mnie kupuje, musi mieć taką informację podaną. Czekajcie, bo tu jest załamanie i nam będzie... Tutaj mamy podwójny lakier. Tutaj na pewno mamy grubie, bo mamy 330 mikronów. To już nie jest 170 mikronów. Zobaczymy newralgiczny punkt. Tutaj był element na pewno malowany. Tutaj też mamy drugi lakier, zobaczcie. I tutaj mamy oryginalny lakier. I na tym błotniku też mamy podwójny lakier. Tutaj mamy zaprawkę. Zobaczcie. W tym miejscu. Także to są uszkodzenia tego samochodu. Lakier, lakierniczo widać, że kilka elementów ma drugą powłokę. Nie mam wiedzy, bo właściciel nam tutaj nie przekazał wiedzy na temat. Przepraszam. Na temat lakierowania tego auta. Ściągniemy pewnie raport z no, popularnej strony jakiejś i Wam po prostu ten raport też przedstawię, może na koniec filmu wrzucę. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do środka i pokażę Wam RS4 w środku, a może najpierw zamiast pokazać auto w środku, to zobaczmy, jak ten potworek gada. Także odpalamy RS4 B8. Jak Wam się podoba brzmienie V8-ki? Przyznacie, że jest mega chropowate, grube i po prostu przekozackie. Ciary są, jak odpalacie ten samochód pewnie w podziemiach. Coś pięknego, słuchajcie. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Szybko pokazuję wnętrze. Otwieramy bagażnik. Klapa elektrycznie otwierana. Nie jest to, słuchajcie, najbogatsza wersja. Pomimo, że jest to RS4, no to widać, że z TVN-u księgowy ten samochód, słuchajcie, konfigurował, bo na przykład nie ma najwyższego nagłośnienia w tym aucie, co jest dla mnie czymś dziwnym. Mamy, widzę, dojazdówkę, ktoś sobie dokupił. Prawdopodobnie wyjmę ją, żeby Wam pokazać. Wyjmę też tą przepiękną podłogę nieoryginalną i pokażę Wam, jak wygląda auto w środku i pokażę newralgiczny punkt. Samochód według sprzedającego, powtarzam, jest bezwypadkowy i faktycznie to widać, słuchajcie, tutaj po tych wnękach, po tym wszystkim, jak pojedziemy od spodu, też żaden element w tym aucie, słuchajcie, nie był
prostowane i tak dalej. To, że były malowane elementy, lakier mógł być odświeżany lub wyjechał tak z fabryki. Jedyne zastrzeżenie mam do tego błotnika samego rantu. Raczej to było naprawiane. Tutaj mamy, widzę, akumulator. Subwoofera, słuchajcie, tutaj nie widzę, ale tu jeszcze jest jakieś ciekawe podobno rozwiązanie. O, w karbonie, zobaczcie, niby. Może i w karbonie. Wszystko jest kompletne, nic nie jest połamane. Wszystko jest tak, jak auto wyjechało z fabryki. W bardzo ładnym stanie i samochód jest naprawdę zadbany. I przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam RS4 w środku, a naprawdę robią na przykład na mnie wrażenie fotele w tym aucie. Zaczynamy standardowo od tyłu. Od tyłu kombi, rodzinnego kombi, słuchajcie, które ma 450 koni mocy i po prostu brzmi jak wariat. Tak jest wykonane auto w środku, na pewno są inne dekory w RS4 w stosunku do zwykłej B8. Na pewno mamy emblematy tutaj RS4, żeby nikt nie zapomniał. No i mamy fotele z tyłu, kanapa chyba niczym się nie różni. Alcantara w środku, skóra po bokach. Klima widzę zwykła, dwustrefowa, nie wiem czy była w B8, chyba nie było. No czarny sufit oczywiście, no w RS4 tylko by był, słuchajcie, sufit biały, to by była jakaś profanacja. Mamy pamięć fotela kierowcy i elektrycznie regulowany w pełni fotel. Auto nigdzie nie jest zniszczone, nawet tutaj te dekory są w stanie idealnym. Naprawdę w środku może się ten samochód podobać. Emblematy, no i fotele wyprofilowane, zarezerwowane tylko dla tej wersji. Tutaj mamy wydłużenia, elektryczny fotel, skórka w stanie idealnym i tak często nie jest. Czasami ta skóra się w tych samochodach po prostu psuje. Kierownica jest zmieniona, aczkolwiek jak dla mnie troszkę za mało się tutaj dzieje. RS4 moim zdaniem powinna być bardziej przekombinowana ta kierownica. Tak wygląda w środku zegary. Czym się różnią? Mamy emblemat RS4, no i też wyświetla nam się tutaj RS4. 127 tysięcy km przebiegu. Mamy łopatki zmiany biegów fajne, takie w dotyku. Bardzo, że tak powiem, są potrzebne w tego typu samochodzie, bo możecie sobie zrzucić bieg, zrobić tak zwaną przegazówkę. Mamy skrzynię siedmiobiegową z emblematem, zobaczcie, RS. Bardzo ładna gałka zmiany biegów. Ogólnie tutaj nic nie jest zniszczone. Samochód jest naprawdę perfekcyjnie zachowany. Siedmiobiegowe DSG. No i powiem Wam szczerze, że daje radę. Bardzo ładne są te dekory. To jest taki a la carbon i on jest naprawdę w stanie idealnym. Auto ogólnie w środku. Śmiem twierdzić, że nie ma nic uszkodzonego, kompletnie nic uszkodzonego. Brakuje mi tutaj na pewno nagłośnienia, słuchajcie. Nie ma nagłośnienia wyższego, nie ma Bose. No trudno, że tak ktoś skonfigurował. Mamy grzane fotele, mamy nawigację i tak naprawdę tyle. Odpalamy silnik i już Wam pokazuję, jak wygląda tutaj system informatyczny. Tak wygląda nawigacja, słuchajcie. Zamknę drzwi tylko. Tak mamy wizualizację czujników parkowania przód i tył. Nie ma kamery cofania, ale nie wiem, czy w tym roczniku była kamera cofania. Można, słuchajcie, tutaj dołożyć Apple CarPlay i Android Auto w firmie Hadron do B8. Oni kochają w ogóle Audi. Do takiej B8, słuchajcie, dołożenie Android Auto, to zmieścicie się w spokojnie w kwocie 3,5 tysiąca zł i będziecie mieli bardzo nowoczesny samochód. Klimatronik dwustrefowy, co w B8 nie jest oczywistością. No i tak generalnie tutaj to wygląda. Jak się tym autem jeździ, powiem Wam szczerze, przekozacko i naprawdę jak ja mam do czynienia z różnymi samochodami, to ten samochód zrobił na mnie piorunujące wrażenie i takie auto chętnie bym przytulił do swojej kolekcji, która jest niestety na razie zbyt duża, ale naprawdę robi robotę ten samochód. Tak wygląda pod maską RS4, V8 FSI, tak się prezentuje. Wyłączyłem silnik, żeby Wam pokazać. Co mi się nie podoba, słuchajcie, w Audi? Kiepskie rozwiązanie jest, jeżeli chodzi o nadkola. Zobaczcie, jakie te nadkola są brudne. Nadkola są z materiału. Pokazuję tutaj elementy, jak błotniki. No i według mnie te błotniki były odkręcane. Widać tutaj delikatnie, że śruby były odkręcane. Jeżeli chodzi o maskę, nie widzę tutaj, żeby było coś odkręcane. Rocznik macie dokładnie tutaj. Zawsze w Audi sobie sprawdzajcie. 04-2013 na tabliczce znamionowej. Tutaj też widać, że ten błotnik był odkręcany, słuchajcie, także te dwa błotniki na pewno były lakierowane, tam też widać, że wszystko macie dokładnie pokazane. Czy to jest jakaś wada w aucie z 2013 roku? Myślę, że nie. Zobaczmy sobie lampy przednie. Data prawej lampy, słuchajcie, 08.07.2013, czyli jest oryginał. I tutaj też 08.07.2013, oryginał, także lampy mamy oryginalne. Dalej twierdzę, że auto jest bezwypadkowe, a to, że było lakierowane, to nie ma kompletnie znaczenia, bo wygląda jak wygląda, na 2013 rok wygląda przekozacko. Dobra, słuchajcie, macie auto pokazane z każdej możliwej strony. Założę sobie okulary, żeby troszeczkę lepiej wyglądać i pasować do tego modelu auta, czyli do Audi A4, słuchajcie, do RS4 w Avancie, tak się to dokładnie będzie nazywało. Przekozacki wóz, słuchajcie, auto rodzinne z mega brzmieniem,
z bardzo dobrą mocą, tylko pamiętajcie, to jest wolnosący silnik. 450 koni robi robotę, ale to nie jest takie uderzenie mocy jak przy turbo czy kompresorze. Ten samochód potrafi dobrze pojechać, ale trzeba go, że tak powiem, wkręcić, tak? I on jedzie. Zresztą może zrobimy nagranie jakiejś jazdy na koniec, po prostu bez mojego gadania, tylko się przejedziemy, a wy będziecie to sobie oglądać i słuchać, przede wszystkim słuchać tego silnika, bo to jest coś pięknego, to jest melodia dla każdego fana motoryzacji i ten samochód uważam, że jest mega zgrabny, ma przepiękne proporcje i przepięknie wygląda w tym kolorze. Macie okazję kupić samochód, który myślę, że za 10 lat będzie naprawdę sporo wart, tak jak na przykład mamy tutaj Audi Competition, które zyskuje cały czas na wartości, to to też jest wersja, nazwijmy to, mocno pożądana. Nie biadolimy, wsiadamy i jedziemy, nagramy tą przejażdżkę na stację kontroli pojazdów, także zapinajcie pasy, wsiadacie ze mną, wyłączam, że tak powiem, siebie, a włączam samochód, posłuchacie tego wydechu, posłuchacie jak to auto jeździ, zobaczycie jak ten samochód w ogóle się prezentuje, jak można nim fajnie tutaj, po prostu to jest auto, które sprawia przyjemność, że do niego wsiadacie i nim jeździcie. Jak ktoś jest właścicielem takiego samochodu, a ktoś chce się stać właścicielem tego auta, to jak sobie takie auto kupi, to jest coś takiego, że wymyślacie, gdzie chcecie pojechać, żeby się tylko przejechać. Dobra, jedziemy na stację, pokażę wam auto od spodu i widzimy się później na podsumowaniu tego właśnie kozaka. RS4 od spodu. Wszystkie newralgiczne punkty wam pokażę. Na spokojnie. Widzę jakiś numer. RS4. Tak wygląda podwozie. Czy jest korozja w aucie z polskiego salonu? 13 rok. Jest. Zobaczcie tutaj. Podłoga, newralgiczne punkty. Nic tutaj nie pokiereszowane. Most suchy. Tak to się prezentuje. Wał napędowy. Wydechy. W oryginale wszystko. Nic nie przerabiane. Tutaj jakieś... A to jest mokre. Tutaj też osłona. Zobaczcie, taka sama wlepka. A tutaj osłona też silnika. Zderzak tutaj troszeczkę porysowany i tutaj po dwóch stronach jakby jakiś krawężników. Tak to się wszystko tutaj prezentuje. Nie widać tutaj, słuchajcie, żeby coś było jakieś połamane, pogrzebane, porobione, pospawane. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Jak wrażenia? Widzieliście auto z każdej możliwej strony. Od spodu zrobiony pomiar lakieru, pokazane jak auto brzmi, jak odpala na zimnym, jak jeździ. Także samochód pokazany z każdej możliwej strony. Jest w 100% sprawny, nie zgłasza żadnych problemów. Nagram jeszcze historię tego auta, za chwilkę serwisową, to wam to pokażę, bo jest naprawdę bardzo obszerna, wszystko robione w Audi, tak jak już mówiłem. No i pokażę, że pierwszym właścicielem była spółka TVN. Kto tym autem jeździł, to nie będę mówił, to jest informacja dla osób, które są poważnie zainteresowanych. Osoba znana z dziennikarstwa
Także ci, co go znali, to wiedzą, że tym samochodem właśnie się poruszał. To jest jego auto prywatne, kupione na spółkę TVN SA. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do dokumentacji i robimy podsumowanie. Audi RS4. Na dokumentację do tego auta mamy komplet kluczy. Jedynym, czym się różni kluczyk od zwykłej B8 do DRS, no to mamy emblemat RS. Do tego auta jest komplet kluczy plus kluczyk matka plus kod kluczyka, czyli jest komplet, tak jak wyjechało auto z salonu. Jest komplet tutaj z informacji serwisowych, auto z polskiego salonu, więc wszystko jest po polsku, tak można powiedzieć. Książka serwisowa chyba jest cyfrowa, tylko tutaj chcę Wam wlepkę pokazać dla osób, które chcą zobaczyć jakieś tam informacje. Tak, tutaj nie mam możliwości wpisywania. Pokażę Wam kartę pojazdu. Jeden, jedyny właściciel od nowości. Tam jest jeszcze jedna osoba wpisana, ale to jest osoba, która ten samochód teraz, nazwijmy to, sprzedaje. Tutaj macie informację, że TVN SA ten samochód kupowało jako nowy. I przechodzimy do licznej i rozległej dokumentacji serwisowej, która jest naprawdę obszerna i fajna, bo jest na fakturach. Wszystko jest na fakturach z Audi. Ostatnia faktura na 7200 zł przy 127 tysiącach kilometrów w kwietniu. Auto jest z kwietnia, a data wykonania przeglądu, poczekajcie, 15 maj 2023. Przejechało praktycznie w ogóle kilometrów po tym serwisie, no bo auto zostało wykupione i tak naprawdę jest do zakupu. Minęło rok czasu od tego serwisu, można sobie zmienić olej, a tak naprawdę nie są zrobione kilometry, więc tego oleju nie ma co robić, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, fakturę zakupową, 256 tysięcy zostało do zapłaty, a zapłacono 208, czyli auto było brane w leasing. Tutaj mamy e-tron Energy of Evolution, co tutaj mamy zrobione? Bateria chyba, tak, akumulator został wymieniony. Tutaj przeglądy techniczne, tutaj mamy z Audi wydruki, to chcę Wam pokazać. Jest tego sporo. I mamy 13 tysięcy kilometrów, 13,23. Co tutaj więcej? 23, 41, wszystko Rowiński i Weidemeier, robione serwisy. 103, 126, no i ten ostatni na 127. Jeszcze coś pomiędzy było. Tak, tutaj mamy fakturki. Generalnie tak, olej w skrzyni wymieniany, olej w silniku wymieniany regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta, nawet widzę częściej, bo 13 tysięcy to nie jest zalecenie producenta, więc jak najbardziej wszystko wzorowo. Widzieliście dokumentację samochodu, jest pełna, obszerna, najważniejsza, auto serwisowane od początku do końca w autoryzowanej stacji. Okej, ktoś powie, że to minus, że lepiej się serwisuje w niezależnych serwisach, też jestem tego zdania, ale nie można mówić, że to jest minus, że auto było serwisowane i że mamy komplet faktur do tego samochodu, że nie było oszczędzane. Jak auto było zarejestrowane na spółkę, to spółka za to płaciła, więc wiecie, to nie takie podejście jak Kowalski, że jedzie, a to wymienię, tamtego nie wymienię, tylko po prostu co jest do wymiany, to się wymieniało. I to jest na pewno ogromny plus tego egzemplarza. Kolejnym plusem jest to, że auto jest bezwypadkowe. To, że było lakierowane, ok, dla kogoś może to być minus. Ja to, że tak powiem, wpuszczam między bajki, bo auto jest z 2013 roku i ma prawo mieć jakieś elementy lakierowane i muszą Polacy się do tego przyzwyczaić. Nie jest to tak zwany oryginałek, jeżeli chodzi o lakier, ale wygląda przekozacko, przyznacie, brzmi przekozacko. Jedyna rzecz na dzień dzisiejszy do zrobienia to jest, słuchajcie, wymiana opon. Opony możemy Wam wymienić. Takie, jakie sobie generalnie do tego auta zamówicie, jaki będziecie mieli na ten samochód pomysł. Auto sprzedawane jest u mnie na zasadzie komisowej, więc za całą transakcję odpowiada właściciel tego pojazdu. Ja za ten samochód nie odpowiadam, jeżeli chodzi o swoją firmę. Markuję ten samochód swoją firmą, bo jest naprawdę przekozacki i warto Wam takie auto pokazać. Ale jeżeli chodzi o samą sprzedaż i ewentualne, nazwijmy to, naprawy posprzedażowe, za wszystko odpowiada właściciel, który ten samochód do mnie wstawił. Tak jest u mnie umowa komisowa stworzona. Ja za takie auta nie odpowiadam. Na tyle, co mogę, to je sprawdzam i Wam polecam. Na pewno tutaj przemawia za tym autem historia. Przemawia, słuchajcie, to, że jest auto bezwypadkowe. Historia serwisowa, historia właścicielska. Przepiękny kolor, auto kupione polski salon, niesprowadzane, także to też jest coś wyjątkowego przy modelu RS4, których naprawdę jest bardzo mało na rynku, a w takim stanie myślę, że jest jeszcze mniej. Jeżeli Wam się prezentacja podobała, to zapraszam do komentowania. Jeżeli coś wiecie na temat tego samochodu, śmiało piszcie, chętnie się dowiem. Auto mocno charakterystyczne, mi sprawiło ogromną przyjemność zaprezentowanie Wam takiego samochodu i przejechanie się tym autem, bo naprawdę robi ten samochód ogromną, ogromną robotę i wrażenie. Trzymajcie się, na razie, pozdro! Dałem raport, no bo wiecie, że ja uczciwie do tematu podchodzę, jeżeli chodzi o RS4. No w Car Vertical widzicie, że no nawet auto nie jest nazywane jako RS4, tylko A4, ale już mniejsza z tym.
No i jest informacja o uszkodzeniu. Tutaj niestety właściciel, który to auto wstawił u mnie w komis, prawdopodobnie o tym nie wiedział, bo ta, słuchajcie, kolizja miała miejsce w 2013 roku we wrześniu, czyli de facto 4 miesiące po zakupie tego auta przez spółkę akcyjną TVN-u. I prawdopodobnie chodzi to właśnie o prawą stronę, co wam pokazywałem na filmie, gdzie ewidentnie prawy tylny błotnik ma grubszą powłokę lakierniczą na rancie. Naprawa tutaj jest szacowana między 22 a 42 tysiące złotych. Możliwa przyczyna uszkodzenia jest nieznana. Co zostało uszkodzone jest nieznane, więc generalnie z raport, powiem wam szczerze, za wiele nam tutaj nie daje. Ok, odnotowana jest szkoda. Kiedy została odnotowana? I wartość szacunkowa waha się o 20 tysięcy złotych, czyli dla mnie taki raport jest kompletnie bez sensu. I większość raportów tak wygląda. Ktoś zaraz powie, Boże, 42 tysiące złotych naprawa, ale pamiętajcie, że jest od 22 tysięcy złotych. I nawet jeśli to jest między, nawet jeśli ta naprawa wyszła 22 tysiące złotych, to wbrew pozorom, jeżeli to auto było półroczne, to była to bardzo mała szkoda. Bo taki model jak RS4 zupełnie inaczej jest traktowany, jeżeli chodzi o naprawę samochodu. Więc 22 tysiące przy tym aucie to jest jakaś niewielka szkoda, prawdopodobnie uszkodzenie prawego tylnego błotnika. I ten błotnik został naprawiony i odnotowany w raporcie ubezpieczalni. Także auto dalej uważam, że jest bezwypadkowe, bo nie są naruszone żadne elementy nośne tego samochodu, jak na przykład podróżnice. To, że naprawę mamy zrobioną naprawą jakąś blacharską elementu zewnętrznego, to nie znaczy, że auto jest powypadkowe, bo to mogło być tak naprawdę niewielkie uszkodzenie. Co było za uszkodzenie, się niestety z tego raportu nie dowiemy, no ale macie informacje, także raport oczywiście mogę udostępnić osobie zainteresowanej na maila. U mnie ściemy, słuchajcie, nie ma. Mam nadzieję, że prezentacja ponownie wam się podobała i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, pozdro.